Kochani, nawet nie wiecie, jak się cieszę, jak was widzę. Że mogę, że dzięki łasce Bożej mogę być tutaj wśród was. To jest największy zaszczyt, największy przywilej z siostrami i z braćmi wysławiać Boga naszego jedynego. Pana Jezusa Chrystusa, który oddał życie za nas. I kochani, ja wam powiem, mnie tak dzisiaj bardzo poruszyło. Często mnie porusza, bo ja taki jestem. Ale żeby Bóg był wywyższony na tym miejscu. Naprawdę Jemu się należy uwielbienie. My jesteśmy tak bardzo od Niego zależni, tak bardzo wdzięczni Jemu. Się nie da opisać. Za łaskę, za zbawienie, za życie wieczne. Że nasze imiona są wpisane w Księdze Żywota. Tylko dzięki Jego łasce. Kiedy stwarzał świat, kiedy stworzył niebo i ziemię, On dobrze wiedział, że również wy będziecie. I wy również tam przed ekranem. Bóg wiedział, że będzie taki pastor Edi, pastor Stasiu, siostra Grażynka. Wiedział, kto będzie. Miliardy ludzi się urodziło, bo przed nami są teraz i przyjdą później, jak Bóg da łaskę. I On wiedział, że oni będą. To jest fenomen. Bóg jest fenomenem. Jest potężny, jest cudowny. To nie ma o czym mówić. To mnie tak bardzo dotkło. Aby ten Bóg, który nie zapomniał o was, był wywyższany tu, na tym miejscu. Dom modlitwy. Kościół, mówią, to są ściany. Tak, w ścianach Bóg nie mieszka. Ale kiedy lud wychwala Boga, tam się Bóg porusza. Tam jest żywy i prawdziwy. A chcemy widać cuda i znaki. Chcemy, żeby nas Bóg dotykał. Żeby nas uzdrawiał, żeby nas uwalniał. Chcemy tego, Kościele? Amen. Uwielbiajmy tego Boga. Ja powiem wam, w zborze tutaj jest 8 lat już idzie. I zawsze to, co nasz drogi pastor mówił. On nas ciągnie swoim sercem, aby Bóg był wywyższony, uwielbiony. Bo wie, że kiedy Bóg jest wywyższony, uwielbiony, naprawdę będą się działy cuda i znaki. Choć wiary nie budujemy na cudach i znakach, tylko na tym, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Ale takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W kogo? W Jezusa Chrystusa. I chcemy być zdrowi, tak? A dlaczego chcemy być zdrowi? Dla własnego dobrego samego poczucia? Czy dlatego, żeby mieć siłę i iść i głosić Ewangelię i służyć Bogu? Jeżeli to drugie będzie najważniejsze, to Bóg nas będzie uzdrawiał i dotykał. Niech jest wywyższony ten Bóg. Ten Bóg. Bóg, Pan nasz. Niechaj jest wywyższony. I kochani, chciałbym się z wami dzisiaj podzielić kilkoma wersetami. No może wersety nie nawiążą do tego, co ja chcę powiedzieć. Ale chodzi o taki temat, aby być zawsze gotowy. I w Ewangelii świętego Mateusza, 25 rozdział, 14-30, jak czytamy, od 14 wersetu. Będzie bowiem tak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi, ukrył pieniądz pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi, oto masz co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnęłem gdzie nie siałem i zbierałem gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie.
A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę rzućcie w ciemność, z ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, tymi talentami to są rzeczy, których ludzi wierzących obdarza Duch Święty. To są rzeczy, które nam daje Pan. I my tymi talentami, tymi darami mamy się posługiwać. Jeżeli ktoś ma dar proroctwa, niech go wykorzystuje należnie do sytuacji czy do miejsca. Jeżeli ktoś ma dar mówienia językami, jeżeli ktoś ma dar prorokowania, jeżeli ma dar uzdrawiania, niech to czyni. Ktoś może być bardziej namaszczony, ktoś może mieć więcej darów. To Pan będzie od niego wymagał więcej. Ten, kto ma troszeczkę mniej, też niech usługuje tym darem, który dostał, tym talentem. I ten, który ma jeden talent, niechaj również nim się posługuje ochoczo z radością. Bo jak czytaliśmy, Pan, który powierzył talenty, przyszedł odebrać, czy one przyniosły owoce. Było 5 talentów, były 2 talenty. Ci, którzy tymi talentami obracali, pomnożyli je. Ten, który miał jeden talent, zrobił jedną złą rzecz, najgorszą rzecz. Zakopał to, schował. Nie obracał tym, nie używał tego. Bóg tego nie pomnożył. I popatrzcie się, ci dwaj, którzy obracali tymi talentami, Pan powiedział, przyjdź do mojej radości. Pan pomnoży to wszystko. A temu, który zostawił ten talent, ten dar, pogroził. Powiedział mu, pójdziesz tam, gdzie nie chciałbyś być. I tak samo jest z nami, kochani. Jeżeli mamy talenty, jeżeli mamy dary od Boga, służmy nimi sobie wzajemnie. Nie zostawiajmy je gdzieś z boku, bo albo się boję, albo nie wiem, czy to pochodzi od Boga, albo mi się nie chce przez lenistwo. Bóg tego nie aprobuje. I jeszcze mocniejsza rzecz. Może się zgodzicie, może nie. Tam jest napisane w tym słowie, że powiedział, Pan powiedział do tego sługi złego. Miałeś dać moim bankierom, aby oni obracali. Więc jeżeli w kościele są osoby namaszczone i nie wynosimy ich nie wiadomo gdzie, bo tylko Bóg jest wywyższony, ale naprawdę usługują, starają się, bracia czy siostry, w słowie, w modlitwie, w usługiwaniu, a ktoś ma ten mały talent, dar, to niech go wesprze. Niech nie staje się kamieniami, kłodami pod nogą, bo ja zazdroszczę, bo mi się nie chce, bo zrobię na przekór, ale niech wspiera tą osobę, tą siostrę i tego brata. Niechaj ochoczo idzie i z tym swoim talentem najmniejszym, niechaj jeszcze dopomaga, niechaj jeszcze zachęca, niechaj jeszcze buduje tego, który jest obdarowany. A ja wierzę, że Bóg będzie widział serce i Bóg w tym momencie pomnoży ten jeden talent, tak jak powiedział, tak jest w tej przypowieści, że oddał bankierom, którzy by pomnożyli ten. Jeżeli macie dar, usługujcie nim sobie wzajemnie. Módlcie się wzajemnie o siebie. Prześcigajcie się w tym usługiwaniu, ale zgodnie z wolą Bożą, nie wykorzystując go dla siebie, żeby zaistnieć. Bo ja będę sławny, będzie taki Jakubowski, który, przepraszam, Bóg przez niego uzdrowił 5 i ja sobie na szafę taki napis dam. Nie, tak nie może być. Ale prześcigajcie się w usługiwaniu. Obracajcie tymi talentami, które dostaliście od Boga. W pokorze, w bojaźni. Ale pomagajcie wzajemnie. Nie bądźmy przeszkodą dla pastorów, nie bądźmy przeszkodą dla starszych, nie bądźmy przeszkodą dla siostr, dla braci. Wręcz inaczej, zachęcajcie. Widzę, że jesteś namaszczony. Widzę, że Bóg przez ciebie działa. Ja ci pomogę. W czym ci mogę pomóc? Ja cię zachęcę. Nie będę smutkiem dla ciebie. Nie będę osobą, która powoduje coś złego się dzieje w zborze, w kościele. Ale ochoczo będę pomagał, będę zachęcał. Takim będę. Ten jeden talent. Jeżeli masz jeden talent, zachęcaj się, żeby nim obracać i pomagaj również innym. Jeżeli ktoś ma wiele talentów, niech się nie unosi pychą, ale niech usługuje według tego, jakiego daru udzielił Duch Święty. To mnie bardzo dotkło.
Kolejny werset jest to Ewangelia świętego Mateusza, również z Mateusza. 24 rozdział 45-51. Kto więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by ów sługa, zły sługa, rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem. I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sług owego dnia, w dniu, w którym też nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, co to jest pokarm? Ja wierzę, że pokarm to jest Słowo Boże. To jest pokarm, który my mamy się dzielić. Jesteśmy sługami, którym naszym obowiązkiem jest karmić dookoła tych, których serce jest gotowe lub nie, pokarmem pochodzącym z nieba. Jest napisane manna z nieba. Pokarmem, który jest żywym i prawdziwym, którego nigdy nie zabraknie, nie będziemy łaknąć. To jest pokarm. Mamy każdemu głosić Słowo Boże. Każdemu. Wiadomo, nie każdy przyjmie. W Bożym Słowie czytamy również, żeby nie rzucać perły przed świnie, tak? Bo je zdepczą. Ale naszym obowiązkiem jest głosić Ewangelię, głosić Boże Słowo, które jest pokarmem dla nas. Mamy być gotowi usługiwać. Mamy być gotowi usługiwać o każdej porze dnia i nawet nocy. Nie możemy tego zostawiać dla siebie, że oto jestem człowiekiem, który uznaje, wyznaje Jezusa jako mojego Zbawiciela, że przychodzę we wtorek, w środę, w niedzielę, może jak jest ewangelizacja, ja w tym jestem, w tym funkcjonuję sobie. Nie, my to mamy robić codziennie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, że ktoś nas nie posłucha, że ktoś popuka się po głowie, mówi, o czym ty mi mówisz? O jakim Bogu mi mówisz, skoro ja znam Boga? Wszędzie mówi się o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Wszędzie. Wyjdziecie na internet, Jezus Chrystus. Idziecie przez miasto, banery, Jezus Chrystus uzdrawia na zawołanie. Bo tak jest, z czym ja się nie zgadzam. Nie na zawołanie. Jezus Chrystus uzdrawia, ale nie na zawołanie. Tylko wtedy, kiedy chce. I jak mamy głosić Boże Słowo tutaj u nas w Polsce? W Czechach również, wy, Czesi, siostry i bracia. Ale my tutaj w Polsce, jak mamy głosić Jezusa Chrystusa, skoro ten kraj jest tak bardzo chrześcijański? Jak trudno jest głosić, powiedzieć prawdziwego Jezusa Chrystusa. I to jest ten pokarm, to jest ta Ewangelia. Nie możemy tego czynić dla swojej pychy. Jeżeli wzrośniemy, jeżeli już mamy, dostajemy słowo, czyńmy to w pokorze i w bojaźni przed Bogiem, usługując sobie wzajemnie, prześcigając się w usługiwaniu, nie zatrzymując się na tym, że ja mam poznanie i już ach, och, jestem taki cudowny, wspaniały, albo siostra jest. Mamy usługiwać, mamy być pokorni. Zły sługa stał się podobny do świata. Stał się gorszy od świata, od tych ludzi. Przebywał z nimi, pił z nimi. Popatrzcie się. Kiedy nasze usługiwanie się zostawi, jeżeli to zostawimy poprzez grzech, poprzez letność, lenistwo. Pan Jezus powiedział bardzo mocne słowa, zawsze mówił, ale co powiedział takiego bardzo, bardzo mocnego? Kiedy będziesz letni, wypluję cię z ust moich. Letni, czyli nijaki. Ja kiedyś się dzieliłem tym słowem. Kiedy będziemy letni, nijacy, Bóg się brzydzi taką postawą serca. Kiedy zostawimy to i będziemy jak ten zły sługa, który poszedł do ludzi i zmieszał się z nimi i tak funkcjonował. Wierzę, że był obdarowany. Wierzę, że znał Ewangelię. Ale co zrobił? Poszedł i zostawił to. Mówił, Pan nie widzi. Pan kiedyś wróci, to ja się wtedy poprawię. Wtedy, jak będę wiedział, że Pan odchodzi gdzieś daleko, to ja wtedy wrócę na to miejsce, gdzie jest. Ale my nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie. My nie wiemy, kiedy nadejdzie ten czas, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię. Mamy być cały czas gotowi. Cały czas gotowi. I ja wam powiem,
To nie jest świadectwo, ale wam powiem taką rzecz. Jak najmłodszy mój brat Kamil się nawrócił. Nie będę długo mówił. Ale była taka rzecz w życiu, kiedy osoby wydzwaniały do niego praktycznie codziennie przez wiele, wiele telefonów było. Kamil, proszę przyjść, pomóc się o tą osobę, proszę się to, pojedziemy tutaj, tu gdzieś tam, tu w góry. On wracał o 2-3 w nocy do domu. Jego rozchwytywali, bo Kamil tu. Mi się to nie podobało, bo mówię z jednej strony, dobrze, można służyć Bogu, ale gdzie jest rodzina, gdzie jesteśmy my, gdzie jest moja mama, która też potrzebuje, żeby jej pomóc. A Kamil był rozchwytywany, miał otwarte serce i chodził. Do niego dzwonili od 12-2 w nocy, on odbierał telefon i się modlił. Ja tego nie rozumiałem. Nie rozumiałem tego, bo mówię, jak tak można, prawda, od 12 czy się śpi. Ale ja teraz rozumiem, że mamy być gotowi 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś zadzwoni, siostra, brat, z prośbą, mówię, grzech mnie atakuje, grzech mnie uderza. Jestem o krok, żeby zrobić miejsce, zgrzeszyć czegoś ohydnego. Nie daję rady. Wołaj za mnie, siostro, wołaj za mną, bracie. I zadzwoni. To zadzwoni z ufnością. Do ciebie, siostro, do ciebie, bracie. I nie odmówisz mu modlitwy. Wesprzyj się, pomodlij się. Ale teraz, jeżeli przez ten czas, co my się nie widzimy wzajemnie, ale Bóg nas widzi, świadomie zgrzeszymy, cokolwiek ohydnego, bo grzech jest ohydstwem, tak? I ktoś zadzwoni. I co w tym momencie? Pierwsze, zacznę łamać swój grzech, nie odbiorę telefonu, bo co ja zrobiłem? I będę cały czas w miejscu walki, a potem odbiorę telefon i ze świadomością grzechu, upadku, będę się o kimś modlił. Bóg uhonoruje, bo Bóg działa, nie my. Bóg działa. Ale wiecie, o co mi chodzi? Mamy być cały czas gotowi, mamy być czyści. Mamy być święci, mamy się uświęcać. Mi to się łatwo nie mówi. Bo upadam i grzeszę. Ale wiem, od czego Bóg od nas wymaga. Kochani, bądźmy czyści. Zachowujmy swoje ciała, nasze serca, nasze umysły tym, aby usługiwać. Bo nie wiecie, czy ktoś nie zadzwoni o 3 rano i powie, chcę popełnić samobójstwo, bo coś mnie naciska, ale ostatkiem siły wołam do ciebie, pomóć o mnie. Jeżeli moje serce będzie zatwardziałe, jeżeli moje serce będzie grzeszne, a umysł będzie latał nie wiadomo gdzie, po wczorajszej imprezie zakrapianej, bo pastor może nie widział, jak mu pomożemy? To jest sługa zły. To jest sługa niedobry, który został skarcony przez Pana. I mi się prosto nie mówi. Ale pamiętajcie, mamy usługiwać, mamy być gotowi 24 godziny na dobę. Módlmy się o to. Prośmy Boga o łaskę, żeby nas zachowywał czystych, nieskazitelnych. Wiadomo, upadamy. Ale Boże Słowo mówi, jest ktoś, kto się wstawia za nami dniami i nocami. Jezus Chrystus się stawia za nami. Jeżeli nieświadomie zgrzeszymy, jeżeli coś się wydarzy, padniemy na kolana, tak jak Dawid, czytamy. Ostatnio miałem taką rozmowę z bratem. Jak to było? Zgrzeszył świadomie, ale padł na kolana i brat mi wtedy podpowiedział. Mówi, Jarek, a tam jest napisane, że Bóg powiedział, że gdybyś się nie ukorzył, to byś zginął. Więc grzech był potężny. Taki Dawid namaszczony. Ale gdybyś się nie ukorzył, to byś zginął. Bóg nie pobłaża. Mamy być zawsze gotowi. Ja was nie chcę, kochani, ani siebie bić po głowie, że Ewangelia ma być tylko radością. Ale to jest to, co koryguje nas Duch Święty, co nam pokazuje, co mamy być. A jeżeli tak będziemy funkcjonować, by mieć radość w sercu, na ustach, w oczach. Zadzwoni ktoś, poprosi modlitwę, odkładam cokolwiek, modlę się o ciebie. Wesprzę cię w modlitwie, zachęcę cię. Będziemy tacy naładowani, jak Duracell te baterie, 24 godziny na dobę. Albo jak reaktor atomowy, który nam może kiedyś wybuduje. On jest zawsze gotowy. Ewangelia świętego Łukasza, 10 rozdział, 17-20. To też jest mocne, to ja też to bardzo lubię. Powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba.
Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze są w niebie zapisane. Teraz, kochani, Kościele, to, co mówiłem, jeżeli przez naszą posługę Bóg dokona jakiejś rzeczy, jeżeli kogoś uwolni, jeżeli kogoś uzdrowi, jeżeli kogoś wskrzesi, bo ja nie odrzucam tego, to jest biblijne wszystko, to miejmy świadomość, że to nie dzięki naszej mocy, tylko dzięki mocy Ducha Świętego, tylko Ducha Bożego dzieją się takie rzeczy. Ja wiem, każdy powie, ale ja wiem, bracie, co ty mówisz, przecież to jest napisane, ja wiem. A ja wam powiem szczerze, wiecie, ile razy w życiu, powiem tak, wiele razy w życiu, bo wcześniej mówiłem, kilka razy słyszałem, bo raz, dwa, ależ wiele razy w życiu słyszałem, ja uzdrawiam. Ja uzdrowiłem. Nie Bóg przeze mnie uzdrowił. Kiedyś głosiłem słowo, co powiedziałem, że to Bóg uzdrawia, to widziałem takie laiki nielubiące, że opowiadam herezję. Bo Boże Słowo mówi o Ewangelii Marka, tak? Że znaki będą, że będziemy takie rzeczy czynić, będziemy wypędzać demony, uzdrawiać. To powiedział Pan Jezus. Ale w pokorze, w bojaźni przed Bogiem to się będzie działo. I kiedy będziemy sobie cokolwiek przypisywać, to nie będzie, to nie jest właściwe. A ja wiele razy słyszałem, bo ja uzdrowiłem, bo ja wypędziłem demony, bo ja wskrzesiłem, bo wierzę, że są wskrzeszenia. Ja. Człowiek na pierwszym miejscu. Człowiek w zachwycie. Człowiek, żeby był klepany po plecach. Człowiek, żeby był wywyższony na piedestał, żeby był człowiek. Chrześcijanin. Nie ci ze świata, którzy są prezydentami, którzy są prezydenci, z całym szacunkiem. Właścicielami potężnych firm korporacji, gdzie są miliarderami są. Gdzie po trupach szli do władzy, do swojego dobrobytu, do swojego majątku. Oni tak. Oni są wywyższani przez ludzi. Się im kłaniają, biją brawo, klepią po plecach, po czerwonych dywanach chodzą. Ale człowiek ma być w pokorze i w uniżeniu. Jeśli cokolwiek się wydarzy, nie ja, nie ty, bracie, siostro, ale wyłącznie Duch Boży czyni takie rzeczy. Nigdy sobie nie przypisujmy tego. Ja się nigdy z tym nie zgodzę. Jeżeli ktoś mi powie, ty uzdrowiłeś, powiem, nie ja. Padnę na kolana i powiem, Panie, wybacz mi, jeżeli przyjdzie myśl taka do mnie, że to ja zrobiłem, bo ktoś mnie pochwalił, poklepał po plecach. I wybacz tej osobie, bo ona nie wie, co mówi. Może powiedziała nieświadomie, niewłaściwie, uzdrowiłeś. Ale nastawienie serca i myśli, Bóg uzdrowił, Bóg uwolnił, Bóg daje pokój, radość, Bóg odpuszcza grzechy. Ja wiem, że mi powiecie, my to wiemy. Ale jak długo jestem tutaj w kościele, pastorzy, siostry, ktokolwiek się dzieli Bożym Słowem, zawsze przypomina, co jest napisane w Bożym Słowie. Jeżeli Bóg da nam życie, jeszcze może tak zaszaleję, 50 lat, no, stary będę, to wierzę, że cały czas będzie powtarzane Boże prawo, to, co jest napisane w Biblii. Dla napominania, jak małe dzieci. Ktoś, kto ma małe dzieci, ja już mam duże. Ktoś, kto ma małe dzieci, co się cały czas mówi, 40 razy dziennie. Nie rób tego, nie wolno, nie dotykaj, bo się sparzysz, nie rób tego, bo się wywrócisz, nie, bo się utniesz, bo się złamiesz, bo coś tam. Napomina się. Boże Słowo cały czas nas koryguje. Koryguje. Dobry jest ojciec, który karci. Bo ojciec, który tylko klepie po plecach, nie jest dobrym ojcem. Bo ktoś coś ukradnie, ojciec poklepie, okej, nie ma tematu, nie ma problemu. A Bóg jest tak wspaniały, że On koryguje. On karci, napomina. Co jest lepsze? Powiedzcie mi. Co jest lepsze? Napominanie? Czy żeby była euforia, bo wow, aniołowie tutaj latają. Co jest bardziej wartościowe? Który dom jest ważniejszy? Dom pokory, modlitwy, czy dom radości i zabawy? Kiedy Bóg koryguje, to wtedy dobrze czyni. To wtedy pokazuje, nie rób tego. Źle robisz. Idź tą drogą. To dla twojego dobra. To dla twojego zbawienia. To jak mówię, jeżeli kiedykolwiek usłyszycie, że ktoś sobie coś przypisuje,
w miłości, zwróć uwagę, to nie Ty uzdrawiasz, to nie Ty uwalniasz, to nie Ty czynisz cuda, to czyni wyłącznie Bóg przez Ciebie. Jesteś sługą, jesteś namaszczony, Bóg Ci dał taką moc, Bóg dał stworzeniu, Bóg dał Tobie, nie Ty ją wyrwałeś Bogu, nie Ty na nią zapracowałeś. Pamiętacie, jeden chciał czarnoksiężnik kupić za pieniądze moc, aby ludzie byli chrzczeni Duchem Świętym, prawda? Tak była łaska dla niego, bo co usłyszał, to... Ja nie będę długo się dzielił słowem. Ja bym chciał was tym zostawić, że dary, talenty w usługiwaniu to jest to, co należy czynić. Mamy być gotowi 24 godziny na dobę, aby usługiwać sobie i ludziom tutaj na ziemi. Że jako pokarm to jest Słowo Boże, którym mamy się dzielić. Jeżeli mamy pastorów, mamy braci, mamy siostry, mamy ich wspomagać, mamy ich zachęcać. Nie mamy być tymi, którzy sprawiają im przykrość, smutek, problemy, jak takie wielkie kłody, jak takie wielkie kamienie. Mamy być, którzy sprzątają te kłody, te kamienie wyrzucają, odsuwają te bele, aby ci, którzy usługują w imieniu Jezusa Chrystusa, szli i głosili Ewangelię. Takimi mamy być. Każdego dnia mamy się prześcigać w usługiwaniu. Mamy się uważać jedni za drugich wyższych. Mam pastorów, ja ich kocham i szanuję. Ktoś mi powie, dlaczego do pastora mówisz pastor, bo tak było. Bo to jest mój pastor. Gdzie to jest? W Bożym Słowie jest napisane. Ci, którzy prowadzą tu na ziemi, już nas prowadzą i głoszą Jezusa Chrystusa. Będę nazywał mojego pastora pastorem. Będę moją siostrę nazywał moją siostrą. Będę mojego brata diakona nazywał mój bracie diakonie i będę miał szacunek do niego. Będę miał szacunek do każdej osoby, każdego z was będę miał szacunek. Bo jesteście moimi braćmi, moimi siostrami. Mamy się prześcigać w usługiwaniu sobie. Mamy się czuć jeden mniejszy od drugiego. I nie w takiej dziwnej pysze, bo wtedy będę zauważony, bo pastor zobaczy, jak jest ułożona siostra albo brat. Szczerości serca. Bojaźni przed Bogiem. Ja wam powiem, to jest trudne. Ktoś mi powie, zacznij od siebie. Tak, zacznę od siebie, zaczynam od siebie. Ale wiem, że mam kochać was, mam kochać Boga i być mu wdzięczny za to, co uczynił dla mnie. I że jest tak litościwy i miłosierny. Bo gdyby był choć trochę, miałby chandrę, to nas tutaj nie ma. To całego świata nie ma. Gdyby raz tylko było zaćmienie w Bogu Świętym, to nas nie ma. Bo nikt nie jest święty. Albo że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy jest grzeszny. Każdy zgrzeszył. Ale dzięki Jego łasce możemy tak naprawdę wstać z kolan, podnieść się, znieść oczy ku niebu i powiedzieć: Panie, namaść mnie. Panie, chcę być Twoją służebnicą. Panie, chcę być Twoim sługą. Chcę być dobrym sługą. Chcę mieć dary, chcę mieć talenty. Chcę wspierać zbór. Chcę wspierać Twój Kościół na ziemi. Chcę być przydatny. Nie chcę zakopać tego talentu. Mam jeden talent, chcę nim obracać. Jeżeli mam jeden talent, dołożę temu, kto ma więcej, pomogę. A nie będę tym, który wyrywa dla siebie i nie robi z tym nic. Kochani, miejmy to w sercu. Miejmy w sercu zachęcanie się wzajemnie, aby sobie usługiwać, aby się modlić o siebie. Wzajemnie się zachęcajmy do tego, aby wysławiać Boga, aby się modlić. Wzajemnie się zachęcajmy, przyjdźmy we wtorek na modlitwę. Jest nas 5, 10, przyjdźmy 40, zachęcajmy się. Nie zakupujcie tego talentu, który macie. Przed drzwiami w domu, ja go zakopię, nie pójdę na modlitwę. Ja też nie zawsze chodzę. I to nie ze względu na moją pracę, ale bo jestem grzeszny, bo jestem leniwy, bo może coś. Nie chcę zakupować tego talentu. Nie zakupujcie tego talentu. Ale przynieście go. I dajcie temu, kto ma więcej. A jeżeli nie chcecie dać, to obracajcie nim, żeby Bóg pomnożył. A wtedy będziemy dobrymi sługami, dobrymi braćmi, dobrymi siostrami, dobrymi diakonami, dobrymi pastorami, jeżeli to już budujemy hierarchię, która jest biblijna.
ale w oczach naszego Boga jesteśmy Jego dziećmi i sługami. Tyle chciałem się podzielić. Mam nadzieję, że coś do Was, Duch Święty Was dotknął i Was przekonał na czymś. Nie dla mojej chwały, ja jestem tutaj tylko tym, żeby się z Wami podzielić. To jest Boże Słowo. To jest brat, który taką fajną rzecz powiedział, że nie walczą, nie będą walczyć z Tobą, będą walczyć z Bożym Słowem, bo ja czytam, co jest tutaj napisane. I ktokolwiek tutaj stanie, ktokolwiek, czy to będzie siostra, czy brat, i odbierze cokolwiek i stanie tutaj z tabletem lub nie i przeczyta Boże Słowo, nikt z nas nie ma prawa tej osoby osądzić, bo i służebnice pańskie wyleje Bóg pod koniec czasu na mężczyzn i na kobiety, na wszelkie stworzenie i będą prorokować i będą mówić językami i będą się dzielić Bożym Słowem wszyscy. Jeżeli stanie tutaj siostra czy brat i podzieli się Bożym Słowem, nie będę z nią walczył. A jeżeli będę walczył, to będę walczył z Bożym Słowem. A Boże Słowo jest jak miecz obosieczny. Nie wyjdziemy cały z tego. Jesteśmy na przegranym miejscu już na starcie, jeżeli będziemy walczyć z Bożym Słowem. I z każdą osobą, która tutaj stanie i będzie głosiła Boże Słowo. Możemy kogoś nie lubić. Możemy kogoś mniej szanować. Dziwne w Bożym Kościele nie lubić się mniej albo się mniej szanować. Bardzo przykre. Czy nie szanować swojego pastora? Czy nie szanować kogoś innego? Jest bardzo przykre. Bóg to widzi. Czystość serca. Bóg bada serca i nerki. Kiedy przychodzę, miejmy szczerość w sobie. Jeżeli jest jakiś problem, załatwmy to przed albo po. Niechaj w nas jest posługa. Niechaj jest czystość, pokora, bojaźń, uniżenie. Bądźmy dobrymi sługami. Złe słowo życzę Wam tego, bo to się na urodziny chyba w świecie tak mówi. Chciałbym, żeby nas Duch Święty namaścił do tego, abyśmy sobie usługiwali wzajemnie. I abyśmy w braterskiej miłości szli za głosem Jezusa Chrystusa, wzajemnie się budując, pomagając, modląc, walcząc o siebie i zabiegając o siebie wzajemnie. Bo jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Amen.